Nikogo tu nie ma? No, to chodźmy zjeść kanapkę. Z tego nic nie będzie. Co to było? Tam małe kurczaki i kanapeczki, a... Ale... Kto je kanapeczki, to nie przychodzi. Ale Michał mówił, że... Tejcie to musicie wpierdolić. A tam nie słuchać Michała, kurda. Zobaczcie, jak pan wygląda. Jak z tyłku mnie je, tylko broda wyrosła, kurda. I brzuch, więcej nic. Ale... Taką porcję wyszło. Takie 6 porcji znajdzie. I tu będziecie rosnąć, nie? Bo inaczej to nic z tego nie będzie. Z kanapeczki małej. Zapomnijcie. A więc pozostało tylko jedno wyjście. Tyle wspólnych wspomnień, tyle dobrych przeżyć, tak ciężko się pożegnać. O mój Boże. O kuźwa, to jest głęboka przepaść. A więc to chyba byłoby na tyle. Idź, nie oglądaj się, żyj dobrym życiem. Skoro to się już wydarzyło, mogę równie dobrze tego spróbować. Ale czy to coś da? A więc zastanawiasz się, co daje ci stek? Tak! Ależ tak! Jeżeli tak, to musisz być naprawdę głupi, skoro zadajesz jeszcze takie pytania! Spójrz tylko! Chodzisz sobie jak przykładny obywatel, wychodzi soldier i dajesz mu wryj! Ten snajper to żadna przeszkoda, podchodzisz do niego i dajesz mu wryj! Potem ten sam gość będzie chciał od ciebie uciec, ty go gonisz i w końcu podchodzisz do niego i dajesz mu wryj! Ale na tym nie kończysz. Wychodzi nieświadomy niczego pyro, podchodzisz i dajesz mu wryj! Żaden demoman zza rogu nie będzie bezpieczny, kiedy podejdziesz i dasz mu wryj! Ktoś się przed tobą ukrywa, to szpieg! Wryj! A teraz się zastanawiasz, co się dzieje po zakończeniu rundy. No cóż, to bardzo proste. Stoi tam bezbronny pyro, który aż się prosi, żeby do niego podejść i dać mu wryj! Jest tam działko, jakie to urocze, ale jest i demo. Podchodź i mu wryj! Idziesz dalej. Tutaj jest pyro i wryj! Pyro z medykiem? Żaden problem. Wryj mu! Teraz medyk! Kiedy okażesz przeciwnikom swoją potęgę, to aż wybuchną z zazdrości! I to już wszystko, co musiałeś wiedzieć o steku. A więc idź i pokazuj innym swoją potęgę, a wszyscy padną na twarz. I ty też. Okej, a więc po tej wielkiej kampanii przejdźmy do poważnych rzeczy. A jesteśmy tu bynajmniej, aby rozmawiać o kolejnym nowym zestawie dla Heavy'ego. Tym razem zestaw Wielkiego Wodza. Ja akurat nie posiadam czapki z tego zestawu, tak jak to miało miejsce w zestawie Capo Heavy'ego Mafioza. Ale to raczej nie jest konieczne, najważniejsze są bronie, które tutaj prezentuję. Bronie i steak. A zamiast tego mam kanapkę. Ponieważ zapomniałem oczywiście zamienić. Jednakże! Jak działa mniej więcej ten setup? Tak jak setup Capo Heavy'ego, który też już, jak mówię, omawialiśmy jakiś czas temu. O, to akurat się przyda. Capo Heavy skupiał się bardziej na zmianie damage'a, jaki może posiadać Heavy, na rzecz mniej więcej mobilności i szybkości. Natomiast ten zestaw robi odwrotną rzecz. Jak widzicie, poruszam się teraz niezwykle powoli,
ale w zamian za to zadaje duże obrażenia dla wojsk przeciwnika. I coś tu idzie nie tak. Nie mogę dokładnie powiedzieć, ale coś tutaj idzie nie tak. Mianowicie mi idzie za łatwo. Przeważnie wystarczą nawet dwa ciosy. Tak, dwa ciosy, aby wykończyć klasę na krytach. Nawet taką, powiedzmy, z pokaźną ilością zdrowia. Przy okazji zamienię na steak, bo o nim też trzeba pogadać. Tak więc mosiężna bestia, jeżeli będzie miała kryty, to możecie spowodować naprawdę masywny damage przy pomocy właśnie tej broni. Podobnie duszę wojownika. Ona odbiera nam 20 punktów z maksymalnej ilości zdrowia, co bardzo, bardzo boli. W połączeniu ze steakiem powoduje to mniej więcej taką rzecz, że nie możemy zamienić broni na inną niż broń biała, czyli jeżeli używacie już tego steaka, to musicie mieć dobrą broń białą. Ja bym polecał bardziej KGB do tego, no ale jako, że to jest już część tego setupu, to używam tego. A tego setupu również nie używam sam zbyt często. Mimo tego, iż zamienia to w pozytywny sposób właśnie szybkość na damage. Heavy i tak nie jest zbyt szybki, ale to czyni go jeszcze bardziej wrażliwym na spajów i snajperów. Oraz te rakiety również, bo trudniej uniknąć bądź co bądź. Nie mamy również żadnej rzeczy, którą możemy się uzdrowić. Mogę użyć tylko tego steaku, aby zwiększyć swoją mobilność, ale nie mogę teraz wyciągnąć minigana. Zostało to zmienione przez Valve nie tak dawno. Zwiększony damage, fakt. Czy mogę? Mogę. Okej, okay, a teraz, skoro już skończyły mi się tamte minikryty... Tak, bo największą zaletą steaku jest fakt, iż otrzymujemy minikryty. Minikryty zawsze są mile widziane. Chciałbym, a nie zdążyłem. Nie. Quickscope tak nie działa, ale flamethrower tak działa i prawdopodobnie przez to zginę. Nie! Pyro mądry! Pyro mnie ugasił. Doskonale. A więc teraz pójdę po apteczkę. Mapa Process, jedna z map dodanych rok temu już prawie w update'cie wakacyjno-cosiowym naprawiającym bugi. Taki typ update'u. Nie, nie będzie market gardenowania. Ale mogę przejąć punkt. I tutaj wyjdzie szpieg. Który albo chce mnie zmylić, albo nie wiem. Lock and load. I działko. Okej, przejmę na ten punkt. Okej, tak więc ani steaku, ani mosiężnej bestii nie używam zbyt często. Szczerze to polecam mosiężną bestię na man kontra maszyny. A niech to. Na man versus maszyny działa... Jest to jeden z lepszych miniganów do wyboru. A raczej był. Dawno grałem heavy na MVM-ie. Ale teraz polecam najbardziej chyba Nataszę, ponieważ Valve dodało 50% zapasu amunicji do niej. Zawsze! Nie trzeba nic ulepszać. Zawsze mamy 300 amunicji do Nataszy. Natasza spowalnia roboty takie jak duzi skauci i tak dalej, więc to jest chyba teraz najlepszy wybór na Man vs. Machine. Poza zwykłym miniganem, no i poza tą mosiężną bestyjką. Dringuś. A dlaczego niby steak miałby współpracować najlepiej z KGB, a nie z tym? Ponieważ KGB nie zabiera nam... nie zabiera nam zdrowia, to przede wszystkim. To był Deadringer. Nie mogłem go zabić za pierwszym razem nawet z tymi rękawicami. Tam pozórkami, nieważne. A nie, już ktoś zabił go drugi raz.
Natomiast kiedy zabijemy kogoś z KGB, to otrzymujemy obrażenia krytyczne. I możemy w ten sposób łatwiej kontynuować Rampage. Natomiast Stake się przyda do tego, aby rozpocząć ten Rampage, ponieważ na początek dostajemy mniej więcej obrażenia mini krytyczne. Później lecimy. Zabijamy jakiegoś gościa i dalej mamy obrażenia krytyczne, których używamy do zabicia następnego. I kontynuujemy łańcuszek w ten sposób. Kanapką byśmy czegoś takiego nie zrobili. Kanapka służy do uzdrawiania się już po tym, jak kogoś zabijemy, a my chcemy tutaj właśnie wpakowywać jak największy damage naraz. Na tym mniej więcej chyba ma polegać ten setup. Tak więc czy ja wiem, czy to jest aż taki dobry pomysł? Sam nie wiem, po balansie jaki Valve przytworzyło dla tych broni, nie sądzę, że to jest jeden z najlepszych setupów, jakie tam są. Okej, spróbujemy jakoś ogarnąć ten centralny punkt kontrolny. I właśnie w takich przypadkach żałuję, że nie mam kanapki. Nie sprzednij mi tego. Okej, jakoś się bronię z tą mosiężną bestią. Pomimo zmniejszonego zarówno... porówno zmniejszonej szybkości poruszania się, pomimo zmniejszonego zdrowia, jakie mogę posiadać, to jednak ten pyro mnie gasi! Gaszący pyro, którzy wiedzą, do czego służy Airblast, są z pewnością na plusie u mnie. Czy gdzieś tu było wyjście na tej mapie? A, to tu. Ach, ten proces. Prawie nikt nigdy nie gra na proces. Trzeba wbić na serwer Valve'a, żeby zagrać na proces. Jeżeli chcesz grać na publicznych. Okej, może to spuszujemy. Może ten pyro miły przyjdzie? Nie, nie przyjdzie. Nie ma na co liczyć. Mówiłem o tym, że zanim Valve to zbalansowało, z tego co pamiętam, ale mogę się oczywiście mylić, kiedyś Stake nie miał takiej właściwości, że blokował możliwość zmiany broni. Można było go zjeść, a później wyciągnąć choćby mosiężną bestię i zadawać obrażenia mini krytyczne. A mosiężna bestia i obrażenia krytyczne to był chyba pierwotny zamysł tego setupu. No jednakże ludzie pewnie używali tego zbyt często i dlatego się zdecydowali to jednak znerwić w ostatecznym rozpisie. Wszyscy się wysadzili albo umarli. Przyjmiemy to. Doskonała robota. On go nie wysadził, bardzo dobrze. A tutaj się pojawia apteczka czy amunicja? Nie pamiętam, to jest proces. Na szczęście się nie myliłem, apteczka. I może za mną być szpieg. Zawsze troszkę się boję, kiedy używam minigana. Szczególnie mosiężnej bestii. Ciężkie boje toczył się o tym przedostatni punkt kontrolny. Wszędzie skaczą soldierze, one chyba tak. Ale z nim się zaraz można rozprawić. Drugiego soldiera z naszego teamu.
odzyskajmy trochę przejęcia. Tak więc z krótkimi słowami podsumowania kończąc, to nie jest jeden z moich ulubionych setupów i nie jest to setup, którego będę chyba używał zbyt często. Może mosiężnej bestii, tak. Być może nawet tych piąstek. Być może stejka, ale stejka tylko w połączeniu z KGB. Można zrobić taką ostateczną rozpiskę najlepszych kombinacji przedmiotów, jakich można używać. Wow. Ale nie przejął tego. Ale było blisko. A mamy jeszcze 8 minut. Ogólnie Heavy bardzo rzadko używa broni białej, więc właśnie dlatego chyba sądzę, że to i tak nie robiłoby dużej różnicy, z czym by się stosowało te piąstki. Przedmiot jadalny? Owszem, to już by robiło różnicę. Minigun być może, ale nie z bronią białą, raz jeszcze. Zaczął przejmować punkt, ale potem się zdecydował. A, to jest rakiet jumpowy. Gość. Niestety medyk mi umarł. Trzeba będzie pójść mniej więcej tędy. O, tam jest następny soldat. Strasznie dużo na tej mapie, Jesus. No i następny, lol. Samotnie przejmowany punktu. Za dużo ich. Ta runda trwa już zdecydowanie zbyt długo. Wypadałoby ją skończyć. O, chwilowe kryty. I rakiet jumpowanie, któremu nie wyjdzie. Tam jakiś koleś wrzeszczy. O! O! Okej. Okay. Wykończeni. Zbierzmy to i spróbujmy raz jeszcze przejąć punkt, chyba że Pyro już z głowy. I znowu to samo. Znowu identyczna sytuacja. Uważaj, Pyro! Nadchodzi! O, teleport. To jest zdecydowanie miła wiadomość. A teraz, no tam! Powstrzymajmy tego wikinga. Widzicie? 32, 32, 32. Bardzo pokaźny damage. No i po mnie. Aha. No dobra, on przyjdzie z góry i mnie zabije, albo pójdzie po apteczkę i mnie zabije, albo pójdzie i mnie zabije. Zanim... Ile się rozkręca? No tak, minus 50 czasu! Dodatkowy damage jest fajny, ale te utrudnienia są dla mnie... To są akurat te utrudnienia, które są dla mnie najbardziej nieporęczne i których najbardziej bym nie chciał. Na przykład poruszanie się. To mnie denerwuje, ja chcę iść szybciej. Co mnie obchodzi damage? I tak, jeżeli kogoś spotkam na takim dystansie, to praktycznie rzecz biorąc ginie od razu. Chciałbym, żeby... Tak! Tak! Może tutaj kogoś zabijesz, ale... Nie? Okej, okay, sobie pos... Aha, czyli hopsasa i hopsasa i hopsasa i hopsasa. Nie? Tak, to wróg. O, patrz, tam jest. Strzela w siebie. Ten snajper mnie fascynuje. A ty go zabiłeś. You bastard. Nawet nie wiem skąd, ale widzieliście. Widzieliście, ile wystarczyło pocisków na tamtego Heavy'ego. Zaciąłem się. A tu już nikogo nie ma. No tak.
Aha. Zrobię tak jak wcześniej. Zjem steaka. Tego plastikowego steaka, bo zobaczcie jak się błyszczy. Czy mięso tak się błyszczy? Nie. Chyba, że jest w folii. Ale nie jest, on od razu to wcina. Będzie śmieszne. Dobra, dobra. Nie podkradnę się do niego, chyba że... Dobra. Podejrzane, że tak się od razu zaczął cofać. Podejrzane w rzeczy samej. Podejrzane. Ten sam gość przyszedł po tym, jak właśnie go zabiłem. Dużo ich tam. Chciałbym się gdzieś ruszyć, ale też nie mogę, ponieważ... Ponieważ... Precz. Ponieważ mosiężna bestia mi to wszystko uniemożliwia w sposób podręcznikowy. Bądź nie ma nikogo. A nie, to ten racket jumper. Nie. To się nie uda. Nigdy. Nawet jeżeli on ma to mi sława. Ale oto odważny Gibus Kolda 27. Ale oto i odważny Pyro, który patrzy na Soldiera stojącego w kącie. Ten Soldier zachował się niegrzecznie, więc może do niego nie podchodzić. Niech przemyśli swoją karę. Dobra, spróbujmy znowu z steakiem. Ofoliowany steak ostatnio się opłacił. Więc spróbujmy jeszcze raz. A nóż się opłaci raz jeszcze. Tylko trzeba wyczaić dobry moment. Na przykład teraz idą tam przeciwnicy. Świadczą o tym rakiety wystrzeliwane bardzo szybko i niebezpiecznie. Od jakiegoś żołnierza, który właśnie zniszczył działko. On ma to samo co ja. Dzień dobry. Nie poszło. A teraz zginę. Chyba, że... A... Raz jeszcze na punkt. Amprz, amprz, amprz. Ubercharge 100%. To może się udać. For fuck's sake! Chociaż raz! Sieknąć! Go! Oblivion! Dobra, nie przejmuję tego. Wat! Dalej. Chciałbym, aby też sprzymierzeńcy mi pomogli. Mamy tyle dominacji. Ach. Okej, ten soldier. Dobra, przyjęliśmy to. Nie, 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 Backburner.
Za dużo ich tam. Za dużo ich tam. Tak! Dobra, ten NG. Przyjrzyjmy się mu. Nie mogę się mu przyjrzeć. O, okej, to on. Wygląda na to, że planuje teraz strategiczną rozbudowę systemów obronnych. Zobaczymy, jak mu to pójdzie. Tymczasem zamierzam udać się na punkt środkowy, ponieważ zaraz nam go przejmą. I znowu przez tego samego soldiera. A nie, to NG. Przyblokuje to? Nie. Akurat zdążyli to przejąć, a ja umarłem. Joj! Ta runda trwa bardzo długo. I wciąż nikt nie może tego skończyć. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tam jest snajper. Om nom 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 nom. O, to ten snajper. I teraz ten snajper. On tam wciąż będzie stał. What? Dobra, przyznaję. W takich momentach przyznaję się, przydaje się mosiężna bestia. W takich przypadkach już się nie przydaje mosiężna bestia. W niektórych przypadkach się przydaje, w niektórych już nie bardzo. No i gdzie jest nasz bohater snajper? Jest tylko bohater pyro. Który bardzo sobie dobrze radzi. Teraz ja sam pójdę na górę. No właśnie, bo on zawsze robi to samo. Skacze na górę, ja jestem na dole i ja przegrywam. Co ty wyrabiasz? No i... tak. Głupie. Ile może zająć zniszczenie jednego mini działka mosiężną bestią? 20% zadawanych. Wygraliśmy! Jej! Nie wiem jak. What? Prawda? Kto to przejął? Okej, po tym dziwnym zakończeniu epizodu czas na drugi zestaw na dziś. Bazooka biedaka. Buff banner i postępowanie dyscyplinarne. I z tymi broniami również jest podobna sytuacja. Z każdą bronią mam jakiś problem. Zacznę od tej broni. Nie mogę po prostu wytłumaczyć słowami, jak bardzo czasami spaczony jest hitbox tego czegoś. Jak działa postępowanie dyscyplinarne dla tych, którzy nie wiedzą? No większość, która to ogląda, pewnie wie, bądź to jest Team Fortress 2, więc większość osób, które to ogląda, to pewnie wie, jak to mniej więcej działa. Jednakże, kiedy walniemy kogoś z naszych sprzymierzeńców tą bronią, tym biczem, to mniej więcej my i zarówno my, to ten snajper. Tak, wygraliśmy. What? Ledwo co się zaczęło? Okej, druga runda. O, zademonstruję. Kiedy kogoś tym walnę, to zarówno ja, jak i ta osoba otrzymujemy buffa. Szybciej się poruszamy. Jednakże często, kiedy kogoś uderzymy i wiemy, że kogoś uderzyliśmy, rozlega się dźwięk, że kogoś uderzyliśmy.
Kiedy rozlega się dźwięk, że kogoś uderzyliśmy, to mimo wszystko hitbox tego nie rejestruje, a my nie otrzymujemy buffa, ta osoba nie otrzymuje buffa. Mimo tego, iż wyraźnie był nawet dźwięk tego, że kogoś trafiliśmy i że hitbox powinien to zaliczyć. Wiem, w sporej części broni może się to zdarzać, jednakże tutaj to się zdarza często. Uwierzcie, naprawdę, naprawdę często. Co? Ten snajper. Okej, teraz zaczekam z tym bookmanerem, aby go naładować na tego heavy'ego mniej więcej. Okej, to jest kompletnie niepotrzebne. No ale nie ma nikogo, żeby zabić. Gdzie się wszyscy podzieli z tamtego teamu? Czyli on jednak wychodzi ten. No i teraz mogę zrobić to. Pozdro 600. I teraz chyba się demonstruje mniej więcej idealnie, czemu uważam, że bazooka biedaka jest dla mnie taka sobie. Ponieważ jest dobra! Jest bardzo dobra, to jest bardzo dobra broń. Nie była znerfiona, lub była znerfiona, ale nieznacznie przez Valve. Jak ona działa, to mniej więcej teraz widzicie, kiedy trzymam przycisk wystrzału, to ładuję rakiety. Maksymalnie 3. To ładuję maksymalnie 3 rakiety, a gdy puszczam ten przycisk wystrzału, to je uwalniam. Mogę naładować więcej, niby mógłbym więcej naładować, jednakże za każdym razem, kiedy będę próbował naładować więcej niż 3 rakiety, to otrzymuję sam obrażenia. Zamiast tego wystrzał z tej broni jest bardzo rozproszony, więc to jest główna wada tak jakby tej broni. Musimy naprawdę dobrze wymierzać nasze strzały. Ale kiedy mamy 3 gotowe rakiety w magazynku, naprawdę ciężko nie trafić. Kiedy tylko walniemy odpowiednią strefę, to przeciwnik ma naprawdę znikome szanse na ucieczkę. O działkach już nie wspominam, one nigdzie nie uciekną, więc i tak damage, które otrzymują działka, jest identyczny, ponieważ bądź co bądź rakieta ląduje w jednym miejscu i chciałbym teraz... nie? Medyku? Okej, spatrzył się, całe szczęście. Już się bałem, że się nie spatrzę. I kolejna duża wada tej broni to to, że nie możemy pobierać amunicji z dispenserów. Owszem, spora rzecz, ale... wciąż... ta broń jest bardzo dobra. Nie powiedziałbym, że aż tak dobra jak... stokowa bazooka. Ale... nawet nie ładując wszystkiego do komory, mogę zadawać duże obrażenia, szczególnie jeżeli mam wyposażony buff banner. Dobra, teraz trzeba wiać. Ten Angie. Trafiłem 2 rakietami i tak go zabiłem. Sam nie wiem, po prostu... jak mówię... prawie że najlepsza bazooka, najwygodniejsza w obsłudze nie jest, ale jest bardzo dobra. Ale... zawsze będę preferował używać stokowej, ponieważ dla mnie używanie stokowej daje więcej satysfakcji i więcej frajdy. Ale to jest... uzależniony tylko ode mnie personalnie. Jeżeli chcecie, możecie używać... szlak, zasiałem się o ścianę. Możecie możecie używać również bazooki biedaka, bo to jest równie dobra broń.
Tak więc nie mogę powiedzieć, że ten setup jest zły, ale po szczególnie po ostatnich zmianach, jakie zrobiło Valve, zawsze z jakąś z tych broni znajdę problem. A nie było tak w przypadku innych zestawów. Inne zestawy działały niemalże... No, mój bueno po prostu, mój bueno. Strzeliłem za blisko, a ten Byron nawet nie... Nie oddalał się po prostu tak... Przytul! Fakt, część mojego osądu bazuki pochodzi mniej więcej z tego, że więcej satysfakcji sprawia mi gra zwykłą bazuką i zwykłą bazuką gram po prostu lepiej. Ale no... Mniej więcej to się przedstawia tak jak mówię. Przynajmniej u mnie. Zły pomysł używać wyrównywacza w takiej sytuacji. Okej, może teraz będzie okazja, żeby tego użyć. Czy ja nie miałem medyka? To się może skończyć nieprzyjemnie. Oczywiście, że tu nie ma apteczki. A ja mogę zginąć, bo utopię się. Ale tam na górze są dwie małe apteczki. Teraz przydałby się plan ucieczki. No dobrze. Jedno. Drugie. Nie ma tu kabinetek od razu z tej strony. Ani również dispensera. A nadchodzi demo. A, już nie nadchodzi demo. Okej, nadchodzi medyk z heavim. A nikogo tu nie ma. W ogóle serwer jest jakoś opustoszały. Ham! Zastanawiam się, czemu tak jest. Jeszcze tylko ten chuwi... Aha, ten chuwi nie żyje. Więc poszło dobrze. No widzicie, skuteczna broń, naprawdę skuteczna broń, po prostu... Sam nie wiem. Może mi troszkę szkoda tych gości, że nie mogą tak po prostu... No, ile oni... O, ile ten scout mógł zrobić tak naprawdę? Rakieta już za nim leciała, wszystko było jak amen w pacierzu. Okej, dajmy im wszystkim buffa. Zawsze to będzie obrona, kiedy ktoś spróbuje nam zawrócić. Trochę w sznurek, oczywiście. Why the hell not? Powinni teraz którędyś wyjść. Już nawet słyszę ich. Tylko potrzebuję amunicji najpierw. Po drugie medyka. Amunicja kończy się kosmicznie szybko do tej broni. Ale kiedy już mamy amunicję do tej broni, to możemy zdziałać cuda. Jak sami widzicie. A ja nie umiem ją grać nawet. Podobno. I zatrąbmy dla naszego ludu. Stosunkowo proste. Stosunkowo. Może jeszcze kogoś przycisnę z tego bicza chociaż na koniec. Aha, jeszcze zanim coś powiecie. Jedna sprawa co do tych komentarzy, bo wiem, że często tak i tracę wątki i milczę i tak dalej, ale jak już wielokrotnie wspominałem, u mnie tak jest. Jeżeli ja gram i komentuję naraz, to muszę... Nie wiem, jeżeli w kogoś celuję, to muszę się skupić, a wtedy mniej więcej milczę automatycznie i tracę wątek. Po prostu ja tak już mam. Tak więc, jeżeli chcecie, abym opisywał bronię, to jest pytanie akurat do was. Czy
Jeżeli chcecie, żebym opisywał bronie i setupy w ten sposób, to czy pierwsza część komentarza ma być poza nagraniem? W sensie, czy mam po prostu najpierw nagrać grę bez gadania, a później dopiero wstawić... A później dopiero wstawić mój komentarz do tego. W wodzie go raczej nie trawię. Raczej nie będzie to zbyt łatwe. Tutaj znikomą rzecz zrobiłem. My musimy najpierw przejść środkowy. A dobra, nieważne. Ten Pyro. Oj, a nie zniosłem tak dużo damage'a. Za dużo damage'a. No nie, no nie, za tobą. Czy może przetrwa? Może przetrwa, jeszcze nie zginął. Przetrwał! O, skubany. Wracając, dzisiejsze pytanie dnia to: czy chcecie, aby komentarze do broni były po prostu nagrywane oddzielnie niż sama gra? Czy może chcecie, żebym komentował to wszystko tak jak teraz w jednej zlepce? Tak więc napiszcie, a ja się dostosuję. Sieroty! Mam te coś, nie wiem czy to bicz albo coś, ale no to jest coś, co stosują jockeye. Jak poganiają konie. Ale poleciał! Na 8 graczy, 4 to snajperze. If this isn't legit, then I don't know what is. Nie trafiłem ani razu. Wycofam się zaraz w hańbie. Co to robi to przejście, jeżeli to nic nie ma? To głupie. Na 9 graczy, 4 to snajperzy. Możemy z tego zrobić co tylko chcemy. On wciąż mnie zabił. Idę tędy. Ile razy można walnąć gościa zanim... Dobra! Liczyłem na to, że... O, mleczko. Podniosłem mleczko, więc logicznie rzecz biorąc uzupełniam sobie amunicję do rakietnicy. Dobra, to się musi udać. No dalej. Ciach, ciach, wiem, że tam jesteście. Było ich tam bardzo, bardzo dużo. Chcę tylko jednego killa. I sobie pójdę, przysięgam. Dawaj, 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 dawaj. Yeah, fuck! Ty baranił mnie! Oh no, you did it! Gdybym nie wystrzelił tego Carnage'u rakiet, byłoby tak dobrze.
ktoś mnie oblał. No nie, nie zupełnie. Tyle powiem. Aha, jeszcze zdążyło, okej. Chodź. Tam nie należy iść. Ten kryt w niego nie trafił. Na szczęście jest tu tona wody, którą mogę się ugasić. Ale i tak się zabije. Chyba, żebym tam dobiegł. Wyszło! I don't care! I don't even care! Wyszło! Jest!